Inaugurujemy dzisiaj 11. już edycję Akademii Młodych Serc i jak zawsze rokrocznie cieszy się ona bardzo dużym zainteresowaniem. W tym roku zarekrutowało się 120 seniorów chętnych do uczęszczania na naszym cyklu wykładów przez cały rok akademicki. Plan jest bardzo ambitny, gdyż zajęcia odbywają się w cyklach tygodniowych przez cały semestr, więc jest to bez mała 30 spotkań. Różnie tematycznie staramy się co roku urozmaicać te zajęcia, nowi prowadzący, nowe tematy, tak żeby seniorzy, którzy biorą udział już w kolejnej edycji, kolejnych edycjach, nie nudzili się, a poznawali nowe obszary i pogłębiali obszary swojej wiedzy. Ten symbol studencki, który już na klasycznym studiowaniu na naszej uczelni dawno temu zniknął z obiegu, natomiast tutaj ta tradycja jest podtrzymana, taki prawdziwy papierowy indeks z wpisami do indeksu, podpisami takimi fizycznymi poszczególnych prowadzących. Bardzo się cieszę, że inauguracja roku akademickiego odbyła się w Teatrze Eko Studio, rozdanie indeksów, no i od razu pierwszy wykład. Pierwszy wykład profesora Pączkowskiego, czyli humorystycznie spojrzeliśmy na Śląsk, jak powstał Śląsk, kiedy byli pierwsi ludzie na Śląsku, a także jakie są ciekawe słowa i życie na Śląsku. Akademia Młodych Serc to nie jest jakieś zgrupowanie towarzysko-biesiadne, tylko to jest przeznaczone dla ludzi, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę, utrwalać swoją wiedzę, ludzi ciekawych świata, ludzi, którzy chcą się cały czas uczyć, tak jak nabyliśmy tej maniery takiej uczenia się od przedszkola albo i od żłobka, tak cały czas to w nas trwa. No i tak jak widzimy, wszyscy zainteresowani przychodzą z wielkim zainteresowaniem, z wielką ciekawością. Jest naprawdę wiele ciekawych zajęć. Spotykamy się z wieloma wspaniałymi ludźmi, a wykłady, zajęcia i możliwości również zajęć poza samymi wykładami to jest bardzo cenne. Jest tyle atutów i tyle dobroci związanych właśnie z Akademią Młodych Serc, że to by było po prostu grzech nie przychodzić. Jesteśmy praktycznie od pierwszego wykładu, nasz 11. rok i po prostu to już mamy w naszym takim zegarze biologicznym można nazwać, że przychodzi czwartek, a my się po prostu zbieramy i jedziemy. Bardzo mi się podobał sposób prowadzenia tych zajęć, atmosfera. No i tak są ciekawe, że... A ja się lubię się interesować, jestem ciekawa wszystkiego. Zawsze było i tak mi zostało. Mam nadzieję, że szare komórki pozwolą mi jak najdłużej korzystać z wiedzy i z wiadomości jakieś zdobywam. Także myślę, że jeszcze będę długo chodzić, jeżeli tylko będzie prowadzona ta Akademia Młodych Serc.